Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was w ogóle. W ogóle śmieszkuję. I dzisiaj sobie pośmieszkujemy. No dobra, ale w jaki sposób będziemy śmieszkować? Może zaprezentujesz, zrobisz mały spoiler. Dobra, no więc tak. Ale no. To... A, jak będziemy śmieszkować? Więc tak, czy wszyscy wiedzą, co to jest Wattpad? Ja coś kojarzę, ale jestem trochę do tyłu. No, dziadziu, jesteś bardzo do tyłu. Wattpad to jest taki portal, taka aplikacja, gdzie każdy może publikować swoje utwory tekstowe, czyli jakąś poezję, opowiadania, książki i tak dalej. Bez względu na ich długość. Tak. I może to robić za darmo? Tak, są jakieś tam płatne opcje, ale może to robić za darmo. I może na tym zarabiać? Są jakieś opcje zarabiające na tym. Okej. Okay. Czyli ogólnie taki trochę YouTube pisemny. Pisemne, tak. A fanfic, wiesz co to? Coś kojarzę, tak, bo już wcześniej mieliśmy z tym styczność. To jest takie coś, że taka fantazja. Fikcja taka. Tak, fikcja, ale pomieszana z odrobiną szczyptą realności. Tą realność daje nam... Jakieś rzeczywiste osoby. Rzeczywiste osoby, głównie ze świata show biznesu, jakby ze świata popularnego, gdzie są tam bohaterami i często są to jakieś takie romansowe akcje, że ktoś, dziewczynka się kocha na przykład w jakimś chłopaku z boys bandu, okay, i pisze opowiadanie, w którym są czyli razem. Takie, bardziej takie romanse, ale też są zabawne. Bywają. Szczerze, jak to tak bardziej rozrysowałeś, to pomyślałem, że to jest jakieś miejsce trochę dla ciebie. Nie, nie, no mógłbyś napisać fanfika na przykład o Smash, Mariannie Schreiber albo jakieś takie rzeczy. No gdyby mi się chciało, to tak. To może kiedyś, słuchajcie, życie jest naprawdę długie. Tymczasem chciałbym, żebyśmy zajęli się dzisiaj fanfikiem My Love / Michał Szpak, oznaczonym jako romans. Romans. A dlaczego? Jak to na to wpadłeś? Ktoś podesłał nam? Nie podesłał. Wpadłem na to na Twitterze, gdzie toczyła się wokół tego dyskusja, więc zacząłem sobie to czytać. Ale poczekaj, masz na myśli, że jakieś kontrowersje to wywołało? No jest tak dosyć specyficznym językiem napisane i dzieją się tam różne pojebane akcje. Wow, no niezła zapowiedź. Zaczynamy? Tak. Książka jest autorstwa Kicia i ja 333. Kicia i ja... Czy nie jest Kicia Kocia? Ostatnio odkryliśmy Kicie Kocia. Ja nie odkryłem ostatnio, odkryłem wiele lat temu. Ja kojarzyłem jakby ten wizerunek, ale nie wiedziałem, że nazywa się Kicia Kocia. To wszystko dzięki Majce Jeżowskiej, bo obejrzeliśmy wywiad z Majką Jeżowską, która była na premierze filmu Kicia Kocia, bo stworzyła... Właśnie nasze koty oszalały, jak dowiedziałeś. One są wielkimi fanami, bo stworzyła piosenkę do filmu o Kici Kocie. To nie jest żadna promocja, po prostu Kicia Kocia istnieje, ale to nie jest ona, ponieważ to jest... Kicia i ja 333. To jest jakaś kuzynka. Zaczynamy. Ale ja nie wiem jak. Ja będę czytał, będę główną bohaterką i narratorką w jednym, a ty będziesz Michałem Szpakiem. Okej, spróbujmy. Promienie światła na mojej twarzy zbudziły mnie. Szybko zerwałam się na nogi i stanęłam w lustrze. Za 15:08. Wyglądałam tak. Miałam na imię Łucja, chodziłam do 3 liceum. Szybko się ogarnęłam i ubrałam to. Niezły komplet. A co znaczy 3 liceum do 3 liceów? No jest napisane 3 jako cyfra liceum, więc... 3 liceum... Może chodziła do 3, może była taką geniuszką. Ile sił w nogach wybiegłam z domu, nie jedząc nawet śniadania. Było tylko 10 minut do lekcji. Może opowiem o moim mieście. Mieszkałam w miasteczku The North. Panowała tu dziwna atmosfera. Mieszkała w miasteczku Północ? Tak. Okej, okay, dobra. Łucja. Dziwna atmosfera, Łucja, The North, tak, Północ. Ale dowiedz się, co tam się działo, bo to w ogóle, wiesz, odpalisz się. Było pełno gangów oraz niebezpiecznych ludzi. Nic więc nie myśląc, biegłam ile sił w nogach. Nagle na kogoś wpadłam. Uniosłam wzrok i zobaczyłam go. Jadł spokojnie kebaba. Złaź mi z drogi! A co jak nie? Na jego ustach panował lekki uśmiech. Nie wiedziałam, kim jest, a mu podskakiwałam. A co jak on był członkiem gangu? Wyłaź! Podwiozę cię, okej. Okay. No dobra. Podeszliśmy do jego Lambo i o Jezu, ale on musiał być bogaty. To gdzie jedziemy, ma pani? Do szkoły. Okej. Okay. Jezu, te jego oczy, włosy i twarz. On był idealny. Nie patrz się tak na mnie. Zaczerwienił się lekko. No dobra, powiedziałam śmiejąc się w najlepsze. Nagle podjechaliśmy do mojej szkoły. Mogę twój numer? Jasne. Ja odpowiedziałam mu, po czym dałam numer i szybko pobiegłam do tego więzienia.
Time skip. Był już wieczór. Bałam się do niego napisać. Chłopak powinien zacząć. Po chwili dostałam wiadomość od nieznanego mi numeru. Hej, to ja, Michał. To ty masz Michał? Tak, jestem Michał Szpak, a ty... Ict. Co? Co jest? Mi się wydaje, że to może być skrót od co tam. CT, co tam. Aha. Tak? Tak się dzieje nie, teraz? Nie mam pojęcia, ale jak jest SB tu ktoś, jest w sobie... Kto ma poniżej... 10 lat? No nie, no bez dobra, przesady, 15. 20. No bez przesady, 20-latkowie myślę, nie piszą wiedzą. Ict? Nie wiem. Nie wiem, dobra, jedziemy dalej. Ale to dobrze to przeczytałem, czy jeszcze raz powiem? No może... chyba dobrze. I... Ct. Powinien poćwiczyć to. I... Ct. No ja jestem Lucja Kowalska. U mnie spoko, a u ciebie? Lepiej być nie mogło. Chcesz zdjęcie? Tak. Michał. Odebrało mi dech w piersiach. On był taki... czarujący. To Michał tak wygląda, jak robili sobie zdjęcie? Przed tam, tam? Tak. Aha, okej. Okay. Bo oni nie robili razem zdjęcia, tylko on był u siebie, a ona była u siebie. I wysłał jej zdjęcie on, na telefonie. I on sam z siebie zapytał ją, czy chce ona jego zdjęcie. Tak. Po czym wysłał jej zdjęcie z łóżka. No raczej, a skąd? Ale bez k***a. Jeszcze. Ale ładnie wyszedłeś. Ja wyglądałam jak 7 nieszczęść. Ha, ha, ha. Nie narzekaj. Dobra, ja idę spać. Okej? Okay. Dobra, dobranoc. Szybko przyciągnęłam do siebie swój telefon i uśmiechnęłam się od ucha do ucha. Znalazłam swoją nową miłość. Czyli on napisał do niej tylko po to, aby zapytać, czy ona chce jego zdjęcie z łóżka i jak jej wysłał zdjęcie i ona na nie zareagowała, to stwierdził, że idzie już spać, że już jakby job done. Dzisiaj, tak. Okej. Okay. To przeszliśmy już przez rozdział pierwszy. Tak, to było rozdział pierwszy. Z emocje, słuchajcie. Obudziłam się. Nareszcie sobota. Na moim telefonie nie było nowych wiadomości. Usłyszałam szczekanie mojego psa. Miał na imię Cekin i wyglądał tak. Niestety oprócz niego nie miałam nikogo. Moi rodzice mnie zostawili. Szybko się ogarnęłam i ubrałam się tak. Wyciągnęłam telefon i napisałam do Michała. Ja. Hej, idziemy na dwór? Michał. Tak, zjemy coś. Ok? Ja. Ok. Michał. Będę za 20 minut, tam gdzie się wczoraj spotkaliśmy. Ja, ok. Wyszłam z domu, wychodząc jeszcze z psem, nagle spotkałam wysokiego chłopaka. I to był cios w moje serce. To mój były, a także największy gangster. Wyglądał tak. Znaczy, ja, słuchajcie, ja się nie śmieję tutaj z niczego wyglądu, ani gangstera, czy coś. To jest nawet nie o to chodzi. Mnie bawi najbardziej w tym wszystkim to, że autorka, bo nie wiem, może to jest zwyczaj na tym Wattpadzie, cały czas mówi, że coś wyglądało tak. Ja zdjęcie, ale ja wyglądałam tak, mój pies wyglądał tak, moje ubranie wyglądało tak, wiecie o co chodzi? To jest jakby, mam wrażenie, jak książki, tylko takie, no nie wiem, dla osób jakiejś wyobraźni, nie? Bo wiesz, można to wszystko opisać, możesz sobie wyobrazić, ale nie, po co masz to robić, jeżeli masz zdjęcie? Kleje zdjęcie z internetu. Mhm. Czym prędzej zawróciłam jednak, było za późno, złapał mnie za ramię. Hej Lucja, pogadajmy. Nie. Nim się obejrzałam, widziałam Michała, na co Adam mnie przyciągnął i pocałował. Ja nie wiem, co się stało, ale szybko się oderwałam i uciekłam. Michał, on chciał mi coś zrobić. Michał wyglądał tak pięknie. Ale gdzie mój pies? Kurde bele. Michał, on porwał mi psa. Michał rzucił się na Adama. Jezu, jak ja się bałam. Po chwili zobaczyłam Michała wraz z Cekinem idących w moją stronę. Adam uciekał. Uśmiechnęłam się. Dzięki. Nie ma za co. Idziemy? Tak, ale czekaj. Szybko pocałowałam chłopaka. Staliśmy tak z 3 minuty, aż się oderwałam, bo nie miałam powietrza. Super się całował. Czyli pocałowała Michała. Bo tak jest dziwnie. Pocałowałam chłopaka. Tak, to prawda. Ale tamten uciekł. Więc jedynym chłopakiem jest Szpak. Wow. Super całujesz, Michał. Wiem, dzięki. Potem ruszyliśmy na pizzę, razem z Cekinem, który polubił Michała. Wszystko było idealnie. Dowiedziałam się, że Michał miał 3 dziewczyny, ale powiedział mi, że mnie kocha. Lucja, zostaniesz moją dziewczyną. Tak! To piękna historia, piękna, słuchajcie. Piękna historia, naprawdę. Takie głębokie to jest w ogóle. Mega mi się to podoba, jest mega wciągające, słuchajcie. Nie wiadomo, co będzie dalej. No, zaraz się dowiemy. Michał został u mnie na noc, ale szybko poszedł. Postanowiłam dziś spać cały dzień. Szybko ubrałam to. Czyli został całą noc, ale szybko poszedł.
I ona wtedy ubrała to. Jakby ktoś nie nadążał. I spała w tym cały dzień. W tych okularach kurtce jeansowej. A, bo nie jest powiedziane, co oni w nocy robili. Nie jest powiedziane. Czyli ona musiała, i że musiała spać w dzień, no to nie wiadomo. Nie miałam dziś na nic siły, ale miałam chłopaka. Michał. Hej, sorry, że tak wyszło, ale miałem sprawę. Ja, ok. Michał. Przyjdę wieczorem, ok? Ja, tak. Szybko włączyłam na telewizorze jakiś film i oglądałam. Wyszłam 3 razy z cekinem i zrobiłam kolację. Usłyszałam dzwonek do drzwi. Wejdź! Chłopak wszedł do domu i od razu usiadł obok mnie. Szybko mnie pocałował i wziął to, co zrobiłam. Pysznie gotujesz. Wiem, dzięki. Spędziliśmy cały wieczór na śmianiu się i gadaniu, aż poszłam się umyć. Założyłam moją zwyczajną koszulkę, a gdy wyszłam, zobaczyłam. O Jezu. Dobra, ale poczekaj, musimy się zatrzymać, bo po pierwsze, dobrze, on wziął to, co zrobiłam. No to zrobiła do jedzenia. Ale on to wziął. To tak się mówi teraz, że jak się je, jak się spożywa pokarm, to jest to wziął. Ale może wziął to z półki. Czy musisz być taką to? No ale ona dalej jest jego, że już nie gotujesz, ale nie ma informacji, że on to zjadł. Tylko, że wziął. No bo może to tylko było takie gotowanie dekoracyjne. Okej, okay, no dobra, okej. Okay. I co? Teraz mamy zrozumieć, że on w jej mieszkaniu stał półnagi, opierając się o samochód? Tak. Bo to jest cały czas w jej mieszkaniu. Tak. Bo ona się umyła, założyła koszulę i jak przyszła, to on tak stał. Tak. Okej. Okay. Wow. Podszedł do mnie i namiętnie mnie pocałował. Podobało mi się to coraz bardziej. Następnie spędziliśmy upojną noc. Obudziłam się i widziałam, jak nasze ciała są splecione. Przypomniała mi się nasza noc. Chłopak rzucił mnie na kanapę i zaczął rozbierać. Sam się po chwili rozebrał i wyciągnął swojego. I wsadził go w moją. Jęknęłam. To nie był mój pierwszy raz, ale ten był chyba najlepszy. Moja kanapa wyglądała tak. Ale przed czy po? Nie wiem, ale jest ze strony sprzedajemy.pl. Ale dobra, ale o co chodzi? W sensie, bo ja mam tutaj wyczuwam bardzo dziwny vibe. Mam wrażenie, jakby osoba, która to pisała, miała jakieś 8 lat i coś kontaktowała w te tematy, ale jednak bała się użyć jakichś słów, bo to jest takie niegrzeczne. Czy tam jest jakaś cenzura, nie można używać? Nie wiem, no może jest. Jakichś narządów czy coś. Może ale jest. Bo z drugiej strony, wiecie o co chodzi? Bardzo szybko ten związek się związał. Właściwie nic sobie nie wiedzą. Cały czas spędzają ze sobą noce, ale nic nie wiemy, co robią podczas tych nocy. Upojne noce spędzają. I teraz dowiadujemy się, że on jej włożył, tak? Tak. Więc ewidentnie autorka no, ma pewne potrzeby, wyczuwa się to. Tak. No myślę, że mamy tutaj konkurencję poważną dla twórczości Blanki. Blanki Lipińskiej, tak. Dobra, okej, okay, wow. Prawie z niej spadliśmy. Po chwili moja kobiecość dała się mu i doszłam. On zrobił to po mnie. Szybko przez sen mnie przytulił, dalej wyglądał pięknie. Ubrałam się dziś tak. Pięknie. Koszukla była Michała. Po chwili zrobiłam nam na jajecznicę. Chłopak ją chyba lubił. Hej. Dlaczego ja jestem cały czas chłopakiem? To jest takie bezosobowe, to kimkolwiek mogę być, wiesz? Chłopak. No bo... Nawet już lepiej byłoby on, nie? On, już nie musi mówić Michał. Chłopak. Chłopak ją chyba lubił. Słysząc głos chłopaka, o mało się nie przewróciłam. Cześć! Podałam mu śniadanie. Ale to ona podała śniadanie, a wcześniej stwierdziła, że chyba lubi jej jajecznicę? A, bo już może mu robiła wcześniej, tylko pominęła ten ważny wątek. No, gdzie za dużo szukasz sensu. Nie, bo to jest ważne. Daj się porwać temu, tak. Zjem i idę. Muszę coś załatwić. Ok. Ok. Znów musiał gdzieś iść? Serio? Chłopak zjadł i wyszedł całujący mnie przy tym w policzek. Musiałam wyjść z cekinem, więc wyszłam 20 minut po szpaku i udałam się do mojego ulubionego parku w lesie. Park w lesie? Park w lesie. Kto tworzy parki w lesie? Ale to by było super, to by było taki... Wiesz co? To by była taka jakaś inicjatywa w polskim stylu. Wiesz co chodzi? Mamy las. Niestety musimy część lasu jakby skosić, zgolić. Ponieważ robimy park. Oraz ja mam pewne, słuchajcie, obawy co do chłopaka, bo on cały czas gdzieś się zbiera. No coś, jest jakiś sekreto, ja się niepokoję, co to może być. Szłam i szłam, aż zobaczyłam bandę chłopaków. O nie,
Chciałam uciekać, ale było już za późno. Razem z Sekinem mieliśmy założone worki na głowę, które wyglądały tak. Założyli je nam gangsterzy. A kogo my tu mamy? Czekajmy na przywódcę. Tak, jak The North Side Serpents mamy zasady. To jest nazwa gangu? Tak. North Side Serpents, czyli że jakieś takie węże północy ogólnie, tak? Tak. I oni mają zasady takie, że łapią jakieś dziewczynki z psami parku w lesie i zakładają im worki. Bo temu psu też założyli worek. Tak, temu psu też założyli worek. Piszczałam i wyłam. Cekin to samo. Nagle usłyszałam krzyki. Chyba szedł ich przywódca. Kogo złapa, przerwał, a ja usłyszałam jego głos. Głos Michała Szpaka! O nie! Zaczęłam wyć i krzyczeć. Cekin to samo. Cekin zaczął krzyczeć. Puśćcie ich! Nakazał, a oni to zrobili. Nawet nie patrząc na jego twarz, zaczęłam uciekać z Cekinem. Wieczór. Oglądałam właśnie mój ulubiony serial 19+. Nagle... Kocham to, dopiero co gang ją porwał i założył jej wór na łeb, a ta wróciła do domu i włączyła sobie 19+. Nagle usłyszałam dzwonek do drzwi, myśląc, że to kurier z moimi nowymi sukienkami. Poszłam otworzyć. Ding dong! Wszystko ck, wytłumaczę. Zobaczyłam tam Michała. Nie, nie ma już czego, won! Krsknęłam, tak myślałam, że należy do gangu, ale to był ten najgorszy. O nie. Northside Serpents. A dlaczego on jest najgorszy? Bo oni łapią nie w parkach w lesie i zakładają worki na głowy psom. Które krzyczą wtedy. O mój Boże. Wiem, ale ja z tym kończę i wyjeżdżam. Jak to? Wyjdź ze mną, proszę. No, dobra. Ok, cieszę się. Wyjeżdżamy za 3 dni. Szkołę znajdziesz tam. Ok. Ok. Ej, Michał, ile ty masz w ogóle lat? 29, a co? A nic. Panie. W Nowym Mieście. A to już jesteśmy, już 3 dni później. Już 3 dni później. O, mam, okej. Okay. Wow, ale tu pięknie. Pewnie nie ma tyle gangów, miejmy nadzieję. No, teraz mieszkamy w Combig.com. Wiem, haha. Usłyszałam dźwięk mojego iPhone. Wyjęłam go i zobaczyłam. Znajdziemy was. Zamarłam i pokazałam wiadomość Michałowi. Bałam się tak bardzo. Mieliśmy mieć tu normalne życie. Poszłam do naszej kuchni i zrobiłam nam śniadanie. Dokładniej płatki. Jedliśmy rozmawiając na różne tematy i śmiejąc się. Fajnie było. Pod wieczór wyszliśmy na spacer z Cekinem idąc za rączka. Gdy wróciliśmy do domu, zjedliśmy rybę. Było super. Ubraliśmy się w piżamy i poszliśmy spać. Fantastyczny dzień. Poczekaj. No dobra, słucham cię. Bo ona dostała od znaku zapytania SMS-a. SMS-a. Od znaku zapytania, że znajdą ich. Tak. Więc w związku z tym poszła zrobić śniadanie, płatki. Tak. Później rozmawiali na różne tematy. Później zjedli rybę i było bardzo miło i przebrali się w piżamę. Tak. Okej, rozumiem. Następnego dnia ubrałam się tak. Po chwili mnie zemdliło i pobiegłam do łazienki. O nie! Domyślałem się, w jakim kierunku to zmierza. Wszystko ok, złotka? Tak, tak. Wyciągnęłam test ciążowy, który zawsze miałam przy sobie i go zrobiłam. 2 kreski. Michał, jestem w ciąży, musimy zrobić aborcję. Po pierwsze, dlaczego ona nosiła test ciążowy zawsze przy sobie? Nie wiem właśnie. Czy to jest normalne? Może miała jako bralok. Doczepiony do kluczy. Oraz to jest świetne, wiesz, poinformowanie po prostu tak. O sytuacji. Musimy zrobić aborcję. Po prostu teraz, tu i teraz. Tak, mam nadzieję, że to robimy w kuchni, do płatków. Nie mamy na to pieniędzy! No to jak inaczej? Nie mają pieniędzy? A jeździł Lambo przed chwilą. Lambo jeździł przed chwilą, koncertów tyle udziela. Ale chyba, że oni uciekając do innego miasta, on musiał zostawić to wszystko. Wszystko musiał zostawić, całą karierę swoją. Znaczy nie wiemy tego, no. Ale właściwie, nie wiem właściwie, czy on jest tutaj tym piosenkarzem? Chyba nie. Okej, okay, no dobra. Spadniesz z schodów i poronisz. No w sumie, zrobimy to jutro, ok? Ok.
zrobiło się dark szybko, wiecie, this escalated quickly, ale fajnie, że się umówili, mam nadzieję, że wpisali, wiesz, Google kalendarz. Ten dzień spędziliśmy normalnie, jednak wieczorem dostałam tą samą wiadomość co wczoraj. Ej, ja się serio boję, co robimy? Obronię cię. Ok. Ok. Lepiej, od razu lepiej. Następnego dnia zrobiliśmy to. On zepchnął mnie ze schodów i rozlała się krew. Zadzwoniliśmy po karetkę. Dziecka nie udało się uratować. Uff. Ale ja musiałam zostać tam 3 dni. Uff. Uff, uff. To jest właśnie... To jest młodzież po rządach PiSu. Nie wiem, tak. O co chodzi. Tak to sobie wyobrażam. Dziś był pierwszy dzień w tym mój szpitalu. Sala wyglądała tak. Leżałam tu sama. Hej. Do mojej sali wszedł Michał. Wyglądał tak. Z tym mikrofonem? Tak. I to przez mikrofon. Hej. Wyprostowałeś włosy? Tak. Jak się czujesz? U mnie ok, a u ciebie? Też ok. Wyprowadziłeś cekina? Tak. Oki. Spędziliśmy całą godzinę razem, gdyż tylko tyle odwiedzin miałam w jednym dniu. Po około chwili zaczęliśmy się namiętnie całować. Finalnie leżeliśmy rozebrani, a Michał dominował. Zaczęliśmy robić... Gdy nagle weszła do nas pielęgniarka. Mogę dołączyć? Zapytała. Okej. I tak minęła nam we trójkę upojna godzina. Gdy Michał już poszedł, leżałam cały wieczór i nic nie robiłam, gdy nagle przyszedł do mnie lekarz. Wyglądał tak. Hej, piękna. Szepnął mi do ucha. Dzień dobry. Lekarz się do mnie niebezpiecznie przybliżył. Jest już z tobą lepiej. Wiem, dobrze się już czuję. Po chwili lekarz zaczął mnie całować. Całował lepiej niż Michał. Odwzajemniłam pocałunek. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. No wiem. Lekka przesada. Nie wiem, co mam o tym myśleć, słuchajcie. Najpierw trójkąt z pielęgniarką. Najpierw trójkąt z pielęgniarką i wyprostowanymi włosami Michała. Tak. Później i Michał mikrofonem. Michał i wyprostowane włosy i mikrofon idą sobie z pielęgniarką gdzieś i przychodzi lekarz, który wygląda tak. Jak mini Mike. I po prostu coś takiego. I całuje lepiej niż Michał? Maskara. Chyba się zakochałam w tym lekarzu. Przepraszam, Michał. Następnego dnia Michał kupił mi żelki, czekoladę, chleb, chińskie jedzenie. Jedzenie właściwie. I nagle przyszedł lekarz. Miał on na imię Mike Krzyżanowski. Trochę się bałam, po chwili poprosił Michała na zewnątrz. Minęła godzina, a ich nadal nie było. O nie. Ciekawe, co robili. Mike poprosił mnie na zewnątrz. Może z Lucją się coś dzieje? Dobra, słuchaj. Lucja to twoja girl. Tak, a co? Ona jest moja. Nie, bo moja. Moja. Nie? Tak. I zaczęliśmy się bić. Była to zacięta walka. Mike był silny, ale były wyrównane szanse. Pierw uderzyłem go w twarz, na co on mi oddał skopa. Później zeszliśmy do parteru, dalej się bijąc. Byłem już cały we krwi Mike'a, ale dalej się biłem, gdy nagle przyszli jego znajomi. Niby nic, bo 3 na 1, ale dalej się bałem. Nagle wszyscy zaczęli mnie bić. Ból, jaki mnie przeszył, był nie do zniesienia. Straciłem przytomność. Matko Boska... Matko Boska. Ja myślę, że ten Mike może być w jakimś gangu, słuchajcie, myślę, że... Ten lekarz w gangu? Myślę, że tutaj w tym miasteczku też mogą być gangi. Też mogą być gangi, no. Tak, bo jak i ci koledzy nagle się pojawili. Obudziłem się w jakimś starym samochodzie. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Zobaczyłem Mika za kierownicą. Gdzie jedziemy? Wywożę cię, żeby mieć Lucję dla siebie. Nie możesz! Całowałem ją. Nie! Hihi, tak. Ona kocha tylko mnie! Chciałbyś. Rzuciłem się na kierującego Mika i zacząłem go szarpać. Rzut za rzutem, uderzenie za uderzeniem. Nagle Mika stracił kontrolę nad pojazdem. Wpadliśmy do rowu. A Lucja cały czas czeka na niego. Tak, a Lucja cały czas w tym pokoju jest. I ani nie ma chłopaka, ani nie ma lekarza. Nic nie ma. Została tylko pielęgniarka. A te pielęgniarki, nie? Zawsze narzekają, że za mało pieniędzy, a później sypiają ze swoimi pacjentami. Tak jest. Maskara. Właśnie leżałem w szpitalu. Jebany Mikę. Ale bym mu teraz. Moje myśli przerwały otwierające się drzwi. Ukazał się w nich on. Sam Fryzoluszek. Mój idol znany z nagrywania. Ale co z Lucją?
Zerwałem się i mimo bólu biegłem. Wbiegłem w drzwi od sali. Łucja! Michał! Czy tam się pojawił Freeze? Tak. On po prostu wszedł do sali Michała. Tak. I po prostu wszedł. Ale i wtedy co? Jak wszedł, to Michał postanowił wybiec, bo widok Freeza przypomniał mu o Łucji. Tak było. I oni wszyscy byli w tym samym szpitalu. Tak. I on ją zaraz znalazł. No tak było. Przytuliłem Łucję. Jak się czujesz, co? To ja się powinnam pytać, co u ciebie. Zniknęłeś, a dziś przychodzisz w stroju szpitalnym. Nagle do pokoju wszedł rzygający on. To chyba po tych wszystkich, wiesz, produktach ekipy przedawkował. Kto ty? Freeze. Jestem bardzo confused w tej chwili, bo przed chwilą, jak wszedł do tamtej sali, gdzie był sam, to Michał go rozpoznał, że to jest Frizoluszek z nagrań, ale teraz w sali Łucji już nie wiedział, kim jest i pytał go, kim jest. No dobra, a może to inne są strefy jakieś? Zdumiłem się z Łucją. Wow, to ty. Tak. A ty to Michał Szpak. No. Przepraszam za Mikę, jak doprowadził do wypadku. Nie ma prawa jazdy, jeszcze malec. O mój Boże. O mój Boże. A, ok. Słuchajcie, bo moja dziewczyna się Wersow? Tak. Co się stało? To przez hejt. Przykro mi. Przeżyła? Aktualnie ją ratują. Czyli... zbiła się, ale przeżyła. Wiem, bardzo skomplikowane jest ta... to coś. Trochę mrocznie zaczyna być coraz bardziej. Tak, trochę mrocznie, trochę absurdalnie. Ale to są też twisty, słuchajcie. Są ten twist. Nie powiecie, że nie. I pamiętajcie, że to wszystko fikcja. To my nie jesteśmy twórcami tego. Dziś wyszłam ze szpitala, Wow. Dużo tam się działo. Ubrałam się tak i wyszłam z Cekinem i Michałem na spacer. Ej, Michał, muszę ci coś powiedzieć. Co? No bo... Bo? Zrobiłam to z Majkiem, on mnie do tego zmusił. Zdradziłaś mnie? Przepraszam. No ok. Po chwili zobaczyliśmy samochód z napisem Northside Serpents. O Boże. Uciekaj. Biegliśmy przed siebie, aż wbiegliśmy w uliczkę. Złapią nas. Cysi. No i nas złapali. Michał, jeśli teraz nie wrócisz, ten pies umrze. Zostawcie psa! A ty bądź cicho. Nie wrócę! Michał! Po chwili rozległ się pisk. Cekin! Nie! I odjechali. Patrzyłam jeszcze tak chwilę na Cekina. Biedaczek. Co ty zrobiłeś? Ja nie chciałem. No aha. Przepraszam. Co za zryty łeb. Sorry, ale po prostu nie wiem, jak to opisać dalej. 9 miesięcy później. Kilka dni temu urodziłam pięknego i zdrowego synka. Nazwałam go Tomasz. Jednak jego ojcem nie był Michał. Wolałam mu o tym nie mówić. Aktualnie wracaliśmy z wózkiem do domu. Podjechało obok nas białe auto. To napad! Krzyknął najniższy z nich. Oddawaj całe dziecko! Krzyknął jakiś chłopak. Odstraszona zaczęłam uciekać. O Boże, mojemu dziecku coś grozi. Biegłam ile sił w nogach, ale to na nic. Złapali mnie! Oddaj dziecko! Kim jesteście? Mike. Co? Oddawaj! Wyrwał mi dziecko i uciekł w stronę samochodu. Nie! Biegłam za nimi najszybciej jak mogłam, ale niestety. Wsiadł do samochodu i odjechał. Co robimy? Nie wiem. Ale... Michał zaczął otwierać jakieś auto. Co ty robisz? Gonimy ich! Okej. I jechaliśmy za nimi 10 minut, bo zniknęli nam z oczu. Co my teraz zrobimy? Jedziemy przed siebie! Ok, no i jechaliśmy z godzinę, później wróciliśmy. Moje dziecko! To była ekipa. Największa mafia. Wow, serio? Tak, widziałaś ich dom. Nie, pokazał mi to zdjęcie. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Zawsze mówiłem, że to jest jakaś mafia. No. Zawsze ja wiedziałem, że coś... Porywają dzieci. Czyli tak, poczekajcie. Słuchajcie, bo ten finał był taki bardzo emocjonujący. To nie był finał. No finał dzisiejszego odcinka to był taki bardzo emocjonujący. Czyli tak, mamy przeskok. Właściwie coś chyba uśmiercili psa. I kolejna rzecz jest taka, że Łucja ma dziecko. Po 9, przypominam, że po 9 miesiącach, czyli to dziecko musiało się urodzić przed chwilą dosłownie. Tak. Tak, okej. Okay. Tak. I już idą z nim gdzieś na jakiś spacer. I to nie jest dziecko Michała, tylko to jest dziecko Majka, więc Mike ją odnajduje i porywa dziecko. Mhm. A oni gonią go, muszą go znaleźć i prawdopodobnie jest w domu ekipy tej najgorszej mafii. Tak. I nie wiadomo, co dalej.
Znaczy, są dalsze rozdziały, ale my na dzisiaj kończymy. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście ciekawi kolejnej części i czy mamy przeczytać następne rozdziały tej pasjonującej opowieści. A dać znać nam możecie za sprawą kciuczków, komciów, udostępnień i ogólnie wszystkiego. Tak, to prawda. Czekamy na to. No, jeśli wam się spodoba, oczywiście. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Ja jestem wstrząśnięty. Ja też jestem wstrząśnięty. Ja nie będę czytał dalej. Ja po prostu będę teraz cały czas... Nie wiem, co mam zrobić teraz ze sobą. Nie wiem. No dobra, no to pa. No pa, pa. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.